Cześć, z tych cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Co sądzę o, w którym będę rozmawiał na różne tematy związane z Tibią, a w tle będziecie mogli zobaczyć, jak expię bądź wykonuje questy. A dziś zajmę się dokładnym omówieniem odsów. Jak zapewne większość z was wie, są to serwery nie utworzone przez Cipsoft, a przez byłych graczy. Mogą one przypominać Real Tibie pod względem w miarę aktualnego klienta gry, tej samej bądź lekko modyfikowanej mapy, no i niezbyt wygodowanych wartości i doświadczenia, jakie zdobywamy z potworów, a mogą znacząco różnić się od serwerów Cipsoftu. Może być jakiś stary klient, 8.6, 7.6, zupełnie nowa oryginalna mapa, nowe mobki, potwory, przedmioty, questy, zaklęcia. I exp może być po prostu w astronomicznych ilościach lecieć z potworów i zdobywamy tam niesamowite poziomy, nawet 1000, 2000, 3000, różnie, wszystko zależy od OTS-a. Dobra, a na sam początek zacznijmy od omówienia rzeczy, które mogą zniechęcić, zachęcić bądź zniechęcić graczy do przetestowania danego serwera. Mapa. Nie wiem jak dla was, dla mnie odsy pełnią swego rodzaju funkcję odskoczni od RealTB, a więc cenię sobie, gdy jest po prostu jakaś oryginalna mapa. Jest co zwiedzać, a nie ciągle to samo. A więc gdy widzę tą samą mapę co na serwerach Cipsoftu, zniechęca mnie to już na samym początku, no ale wiadomo, można się jeszcze poprawić. Co do expa, tutaj szczerze tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy jest razy 1, 2, 50, 100 czy 1000. To zależy od tego, jak twórca się przyłoży do odsa. Wiadomo, że zdecydowanie łatwiej zdobyć niski przelicznik i oprzeć się na tych starych platformach z TBA i tych samych ekspowiskach i tak dalej. Ale jeśli ktoś ma łeb na karku, wie jak to wszystko ogarnąć, może dać naprawdę wysokie poziomy i będzie tam tworzył odpowiednio nowe potwory podpasowane pod każdy poziom i może być to fajnie zrobione, wiadomo. Już wydaje mi się, że nawet jeśli się tworzy nowe mobki, jakieś silniejsze, lepiej zostać przy w miarę normalnych tam wartościach, no max, nie wiem, 25 razy exp, żeby nie przesadzić. No oczywiście te serwery mogą mieć też takie przeliczniki jak ten, że na początku jest więcej exp, później nie i tak dalej. To też jest moim zdaniem niezła opcja. Co do wersji klienta, tutaj miałem największy dylemat, bo tak naprawdę każdy miał jakąś tam swoją charakterystyczną cechę. Tutaj w jednym mamy, nie wiem, balans w miarę profesji, tutaj mamy lepszy PvP, tam mamy fajne outfity i tak dalej. No i powiem tak, moim zdaniem najlepszą opcją było jakoś połączenie tych zalet każdego klienta, chociaż wydaje mi się, że z tym mogło być sporo roboty. I jeśli miałbym się decydować na jakieś tam nie wszystko powiedzmy, to najbardziej ceniłbym sobie balans profesji. I tutaj możecie od razu spytać, a czy balans profesji jest na przykład teraz w Tibii? Moim zdaniem nie, ale i tak jest zdecydowanie lepiej niż kiedyś. Jak za czasów tam UE style, Sorg to po prostu wchodzi UE, 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 wiadomo, miliardy expa, a Paladin to kurde lipa, po prostu beznadziejna amunicja, nie co teraz, nie miał tych kuszy, łuków i tak dalej, jakichś tam mocnych. A więc słabo to wychodziło kiedyś, to w ogóle tych sanów nie miał i w ogóle. A więc najbardziej sobie cenię balans profesji, dobrze gdyby on był. I także powiem wam, że fajnie by, chciałbym, żeby oprócz tych outfitów aktualnych były też te stare wersje, bo tak naprawdę za każdym razem jakie widzę na jakichś tam filmikach i tak dalej, to po prostu kurde, ażbym wszedł na jakikolwiek serwer, żeby po prostu zobaczyć te stare outfity i sobie w nich trochę pochodzić. Dobra, i to właśnie to, o czym zapomniałem, czyli bonus expa w party. To jest istotne, bo jednak fajnie, gdy gracze expią razem, a nie, że tylko lecimy solo i później zauważamy, że kurde tak samemu to jednak trochę słabo. Dobra, dalej. To na co jest nastawiony OTS. To może być War OTS, może być taka mapa, że mamy jedną główną lokację i wszędzie masa portali na różne ekspoiska, a może być też jakby cała jakaś tam złożona mapa, że trzeba chodzić po wszystkim, a nie, że się teleportujemy i tak dalej. Tutaj myślę, że nie ma co porównywać War OTS-a do zwykłego, bo tak naprawdę kto co lubi. Ja powiem wam, że grałem na War OTS-ie, to było naprawdę przyjemnie, było to fajnie zrobione, że dostawało się oczywiście doświadczenie za graczy i tak dalej.
Można było później na przykład na Gnajcie lepszych potionów używać, jak się tam zrobił jakiś level. Ale moim zdaniem WoW OTS-y są na krótszy czas, także wbić, pobić się, pobawić, ale później już brakuje całego tego XP-nia, zdobywania przedmiotów i tak dalej. Jeśli chodzi o porównanie tych map, które opierają się na portalach, XP-owiska za portalami, a całkowitej mapie, szczerze wolałbym całkowitą mapę, bo myślę, że te portale są zbyt dużym ułatwieniem i jakby no też to tak, że o tutaj ktoś jest, tak wiadomo, że niby fajnie, że można sobie pojechać w tym stole, jakby no wolę, gdy jest to ta chociaż tam minimalna trudność, gdzie trzeba się gdzieś dostać i tak dalej, a nie, że wszystko mamy pod nosem, siedzimy w depo, się teleportujemy, wracamy i tak dalej, ale tutaj aż tak wielkiej różnicy nie ma. Dalej, eventy. Tutaj może niektórych zaskoczę, bo szczerze to ja też jakoś tego nie widziałem. Czyli wiadomo, te takie różne rzeczy, które może organizować GM, jakieś tam zwiększone exp, jakieś tam najazdy potworów i tak dalej, szczególnie te najazdy potworów lub zupełnie coś oryginalnego. Jakieś, nie wiem, oprócz tych nowych potworów, jakieś misje specjalne, jakieś tam super nowe przedmioty, które można zdobyć tylko w danym momencie. Takie rzeczy naprawdę umilają grę. I nie mówię tutaj tylko o TB, tylko o innych serwerach, jakichś tam innych gier. Fajnie, gdy GM się zajmuje tym serwerem, widać, co się dzieje. I czasem człowiek sobie myśli, kurde, no jakoś tam nie wiem, czy bym się zagrał dalej, a tu patrzy jakiś event, przekona się, sprawdzi i od razu go tak zmotywuje to go do dalszej gry. Dalej, społeczność. Tutaj tak, no wiadomo, tutaj nie ma co kombinować. Wiadomo, że lepiej jest, gdy jest dużo ludzi. Czujemy, że mamy taką jakąś tam wspólnotę i tak dalej. Fajnie się gra, mógłby być najlepszy OTS na świecie, ale będziecie grali sami, trochę lipa. Tylko, że niestety twórca, no to wszystko jest w tych pozostałych czynnikach. Jak zrobi tego OTS-a, no i też także jak go wypromuje. A więc o tym tu się nie ma co za bardzo rozgadywać. No i item shop. To, co tak naprawdę dobrze by było, gdyby tego nie było, ale no niestety, wiadomo, twórca musi się z czegoś utrzymywać. Opcji tutaj ma kilka. Moim zdaniem są takie jakby dwie podstawowe. Pierwsze to jest taki, nie wiem, jakiś bonus, konto premium, konto VIP, że mamy dostęp na lepsze ekspowiska, jakieś tam bonusy, te sprawy. Ważne, żeby z tym nie przesadzić. Że jakby jest taki, no wiecie, że kupujecie i macie tam, nie wiem, no tak jak to jest pas w TB, tylko że nie aż takie ograniczenia. I że po prostu tyle. Nie ma, że kupujecie sobie jakiś tam hiper przedmiot, jesteście magoksami. No i wtedy można powiedzieć, że jakby twórca ma trochę taki stały dochód, jeśli to naprawdę zachęci te konto VIP. A druga opcja są to właśnie takie przedmioty, których można kupić kilka. Tutaj jakieś, wiadomo, bronie, zbroje i tak dalej. Ja wolałbym, żeby jeśli się człowiek opiera na tej drugiej opcji, to rzeczywiście, żeby te przedmioty nie były przesadzone. Najlepiej, żeby w ogóle były gorsze od tych, które są do zdobycia. Bo tak naprawdę no dobrze by było, gdyby wysokopoziomowy gracz, żeby te przedmioty nie były dla niego zbyt dużo warte. I tylko, że ktoś sobie pomyśli, zacznę i będę miał trochę łatwiej. Nie, żeby to było, ja to widziałem raz na jednym odcie, że o sobie biegałem, najlepszy topór niby miałem, tam z jakiegoś questa, 50 ataku, a patrzę, gość ma z SMMS shopa, tam za 6 zł sobie kupił, 300 ataku. No i tak, sorry bardzo, no chyba lekkie przegięcie. Rozumiem 52, może ma 2 ataku więcej, 55, chociaż moim zdaniem tak nie powinno być, tak? Ale 300 to jest chyba lekkie przegięcie. Można oczywiście dodawać outfity, to jest dobra opcja, bo no jakby nie dają żadnej przewagi nad nimi graczami, jakieś tam usuwanie fragów, które mamy i tak dalej. Tutaj trzeba kombinować, ale ważne, żeby nieważne na co się twórca zdecyduje, czy ten VIP, czy te przedmioty, czy outfity, czy tak dalej. Ważne, żeby nie przesadził w żadnym kierunku. To jest podstawa. No i dobra, przechodzimy do takich trzech kwestii, trzech powodów, które zniechęcają i sprawiają, że po prostu no, gracze rezygnują z gry po jakimś czasie. Pierwszym z nich, no to podstawowy, jest po prostu zbyt łatwo. Nie ma wyzwań, nadal TB jednak takie są. Człowiek tam wolno ekspięć sobie myśli, no nie będę czekał na tego anihilatora do 200, no to idę już na 100, co nie? Co mi tam? A tutaj to jest na zasadzie, o nie, te potwory są za mocne, to chyba pójdę na słabsze ekspowisko na 5 minut i te później rozwalę w sekundę, co nie? I to nie jest dobre.
lepiej, żeby było takie wyzwanie, że gdy muszę tam się postarać, mogę paść, albo nie wiem, i że nie, że sobie poekspię i nagle tam mega kozak i wszystko rozwalę. Też, żeby questy były wymagające, że trzeba w party wyruszyć, a nie, że samemu wszystko rozwalisz. No i w sumie jakieś ułatwienia, że te portale i te sprawy. Druga kwestia, granie na wysokim poziomie staje się monotonne. I tak się dzieje, niezależnie od tego, czy to się tworzy nowe mapy, potwory, czy też nie. Bo jeśli opieramy się na tych zwykłych Stevie, co gorsza, na starszej wersji, no to nie ma jeszcze takich mocnych, takie najmocniejsze, takie Juggernaut, Undead Dragon, Demon, te sprawy. A gdy mamy tysięczny poziom, no to trochę słabo, co nie? Z kolei, gdy są nowe potwory, to też czasami twórca ma coś takiego, że stworzy, że gość sobie ekspie najpierw na zwykłych i tam ma gigantyczny wybór. Na 8 poziomie ma tam, kurde, nie wiem, raty, snake'i, trolle, orki. Później ma tam, nie wiem, nightmare'y, grimy, coś tam, a później tylko to jedno ekspowisko. Siedź tam, człowieku, przez, zamiast jak wcześniej, po 10 minut na ekspowisku, tutaj siedź 3 godziny, co nie? I tutaj się pojawia wtedy monotonia, człowiek już się przyzwyczaił do tego, do tych ciągłych zmian i to trochę boli. A ostatnią rzeczą, brak interakcji z innymi graczami. I tutaj właśnie chodziło o to, że jest zbyt łatwo, a także o te bonusy expa. Dobrze, gdy jest bonus i że to coś daje, a nie, że wszystko solo gości tak nas przygoni, bo tych to będą jakieś party. A także, żeby były jakieś fajne questy po prostu zrobione, żeby gracze je razem wykonywali, żeby nie było opcji, że zrobisz samemu. I może coś jeszcze, nie wiem, może coś by GM wykombinował takiego serwera. Dobra, przejdźmy już do ogólnego podsumowania. Moim zdaniem, odsy są fajne, żeby sobie pograć. Z pewnością, jak trochę poszukacie, znajdziecie sobie jakiś tam odpowiedni dla was serwer i miło możecie pograć. Ale nie nastawiajcie się przesadnie na to, że będziecie tam grać długo, bo możecie się przeliczyć. Nie chcę po prostu tutaj zniechęcać, ale ja no specjalnym testerem serwerów jakimś nie jestem, ale grałem na kilku, czy nawet kilkunastu. I zawsze rezygnowałem mój maksymalnie grałem na jednym przez 3 dni. Niestety to głównie przez te trzy powody. To jest, że jest zbyt łatwo i tak dalej. Albo właśnie coś wcześniej mi się nie podobało, czy ta mapa, czy że nie było eventów, czy jakieś tam właśnie zauważyłem nagle, że item shop jest przesadzony. Takie rzeczy nagle się zauważa i po prostu, no, nie lipa. Po prostu jest ten urok na początku i znika. Choć w sumie liczę, że kiedyś powstanie taki serwer, który będzie konkurencją dla Real TV, naprawdę taką porządną. I będzie się tam grało niesamowicie. Kto wie, może nawet taki istnieje, tylko ja o nim nie wiem. No, dajcie znać, co sądzicie o tym, co ja powiedziałem. Czy się zgadzacie w kwestii tych map, expa i tak dalej, tych serwerów. Czy graliście ogólnie na odsach? Jeśli tak, to ile? Czy udało wam się pobić mój rekord 3-dniowy? Czy zdarzyło wam się nawet, że miesiąc? Tylko uprzedzam, żebyście nie robili jakiejś tam reklamy. Wiadomo, ja tutaj nie będę zwracał uwagi, że ktoś napisze nazwę, no to się może zdarzyć. Ale żeby po prostu nie było to taka ewidentna reklama, no to co, ban po prostu i nie będziecie mogli już pisać. Możecie też napisać ogólnie o serii, bo jest to ostatnia seria przed podsumowaniem. Podsumowanie będzie zaraz po tym, a może jeszcze jeden będzie jakiś zwykły odcinek, nie wiem. I tutaj się będą oczywiście głównie liczyły komentarze, no ale też łapeczki w górę, na które od was liczę. No cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się. Cześć. Tylko